Dzień dobry Państwu. Mamy piątek, 15, godzina 10:05. Dajmy lampkę i zgaszę, bo wyglądam jak górnik, a teraz będę wyglądać jak człowiek. Tak, kupowałem Ci w tym roku cały rok płaciłem za światło. I szanowny Państwo. Nie węgiel, a teraz wypierdalaj z domu. I szanowny Państwo. Dziękuję. Kochani moi. Z bólem serca. Gdzie? Ty się zadowolony jesteś. Z bólem serca. Święta, nie święta, urodziny, wszystko ja robiłem. A teraz wypierdam. Z bólem serca to robię. Płacząc. Tak muszę zrobić. Pragnęłaś od dawna. Święta będzie sam spędzał. Ja tak muszę zrobić. Halo. Cześć. A wszystko po staremu. A. Zadzwoń pójdzie do mnie, dobra. Z bólem serca to robię. Z krwawym sercem. Tak wołałeś. Sprawy, nie sprawy, a był twój zawsze główny bronił. Napadli, a ja cię bronił. A i w dupie to masz teraz. Z bólem serca to robię. Z bólem serca to robię. Z bólem serca. Nie mam do powiedzenia. Bo nie chcę tego zrobić. Pragniesz. Nie chcesz. Tylko chcę mnie pozdrowić, że trzeba pomagać. Twoje marzenie od dawna jest. Że trzeba pomagać jeden jednemu. No, ja wcześniej wszystko robiłem. I ściany były myte w kuchni i było sprzątane, no to było odkurzane, a ty jak buty nałożysz, to w butach to siedzisz. I szanowny Państwo, wielbicielki i wielbiciele, co mam zrobić? Poradźcie mnie. Wyprowadzić mnie. Gdzie on będzie mieszkać? Gdzie? Ile razy ty już do tego zgłaszałeś o wymeldowanie mnie? To jedź już. Ile razy? No ile razy właśnie, ile razy? Ile razy? 40 razy z domu. Męczył on mnie. Ile razy? I wyzywał mnie. Wyzywał, o już wyzywał. Różnie. A co ty kurwa gadał? Nagrywał na mnie. Bez mojej zgody. A wy? Też dobry jesteście. Umiecie podjudzać. Umiecie szydło zasadzić w moje serce. Umiecie to robić. Tylko to umiecie robić, więcej nic. Nazywać straż miejską, policję, karetki na mnie. To umiecie robić tylko. Tylko to umiecie robić. Umiecie zabijać nożami, a może się sikierami będziecie zabijać ludzi i kobiety konkretne, które zwróciło uwagę, że nie tak samochód zaparkował bandyta.
i po szyi kobiecie nożem ciąć? Gdzie ta policja? Pytam, panie komendancie główny, gdzie ona jest w Białymstoku? Jak wy same boicie się? Jak mnie jeden policjant powiedział, że my same się boimy takich ludzi, nożowników. Tak, narkomanów, alkoholików. No, kończę swoją karierę po prostu. Ja już nic nie będę nagrywał. Te, co mam pieniądze, skończą się i, jak to się mówi, zdechnę. Czekacie na to, temu ja muszę samochód sprzedać. I szanowne państwo, kochani moi, gdzie on pójdzie? Pytam was. Samochód na parkingu będzie w samochodzie, będzie spał. Ciepło jest, zimy i nie ma. Bagażnik duży jest, rzeczy wejdą już. Będę chodził na Sienkiewicza, tam będę kąpał się, tam i posiłki są. Sebastianem porozmawiam, może jakiś spokój da i tam będę komputer, tylko najgorzej komputery to wszystko. A będę... Pytam was, musiał oddać. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego znęcacie się nade mną? Dlaczego znęcacie się nad człowiekiem innym? Majorem? Dlaczego? Pytam was! Dlaczego wy nie umiecie? No, napisałeś pismo. Ja podpisałem się. Musisz zawieść, będę wymeldowany, będę miał czas do usunięcia kamer, bo ja te kamery tutaj nie zostawiam, ani samochody nie zostawiam. Wszystkie, chyba dzielnicowy sam ci konkretnie powiedział, co ze mną rozmawiał. Jest umowa na mnie, że ja to kupiłem i ja to muszę usunąć. Już. Szanowny państwo, dlaczego wy to robicie? Pytam was, młodzież, bo to młodzież z wykopu taka bandycka mordercza robi. Tak, o, śmieci powyrzucali, a i straż miejska zatrzymała całe te, a ja byłem w innym miejscu i pytali się o tym. Ja mówię, nawet ja nie wiem, gdzie to jest, ja tam nigdy w życiu nie byłem. I ja wiozę dzisiaj kategorycznie, ażeby znaleźli tą osobę, która wywoziła te śmieci do lasu. Bo samochód był na kanale, że obok czarny samochód stał. Właśnie przy lesie. A to dokładnie nie było wiadomo. Nie było widać numeru ani czarny samochód. Bo to w nocy było. Bo w nocy musiał nad ranem może... Proszę, weź pokaż się, nie, jeszcze raz to, ten samochód, pokaż. Ja nie wiem, ja nie znajdę teraz, bo wgrywam film. Właśnie pożegnanie. Pa, pa. Będzie. Ja to nie zawiozę. Ja to nie zawiozę. Nie dam rady. Masz podpisane je. Nie dam rady. Nie dam rady wieść. Nie dam rady wieść tego dokumentu. Nie dam rady. Pozbyłeś się. Dobrze, brawo. Wreszcie osiągnąłeś swoje... Serce boli mnie! Krwawi! Boleśnie! Krwawi serce! Od dawna chciałeś się mnie pozbyć, to się pozbędziesz. O, szyby powybijali, a samochód do tego. Wszystko. O! Błotnik! Dlaczego wy tak robicie? Ja pytam was! Dlaczego? Dlaczego wy się zwracacie się? Pytam was! Co ja zrobiłem i mają? Co? Dla was? Że ja dla waszych dzieci pobudowałem zabawę?
Zrobiłem, żeby wasze dzieci nie siedzieli na murkach, nie spożywali alkohol, tylko chodzili, sportu uprawiali? Halo. Dzień dobry. Tak, słucham. Lajtów nie będzie, niczego. Słucham? Zakończyłem. Proszę pana, zaraz czekaj, ja kamerę wyłączę. Poczekaj pan.